Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o tak zwanym strategicznym pesymizmie, ale to jedna z prostszych technik, która pozwala nam poradzić sobie z prokrastynacją. O tym, czym prokrastynacja jest, a może nawet bardziej, czym ona nie jest, opowiem Tobie w tym materiale, a także podam Tobie kilka prostych technik, jak sobie z tym stanem po prostu poradzić. Witam Cię serdecznie. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy na tym kanale, to zachęcam Ciebie do subskrybowania kanału, do łapki w górę. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele wartościowych treści dla siebie, a mi również to pomaga. Więc dzięki serdeczne, że jesteś i zaczynamy. Na sam początek może omówmy, czym jest właściwie prokrastynacja, bo to jest taki mechanizm, który powoduje, że my przekładamy pewne rzeczy albo właściwie zwlekamy z wykonaniem, nawet tych, które wiemy, że i tak nad nami ciążą. Pomimo, że deadline się zbliża, my coraz bardziej wyszukujemy tak zwanych obiektywnych trudności, które przecież same z siebie przeszkadzają nam w zrealizowaniu tego naszego celu, w realizacji planu. Prawda jest jednak taka, że Twój umysł jest troszkę bardziej przebiegły. Twój umysł tak naprawdę to troszczy się o to, żebyś nie doświadczyła, żebyś nie doświadczył porażki, bo przecież te obiektywne trudności zazwyczaj są niezależne od naszej woli, bo przecież zrobiłbym to zadanie, przygotował tą prezentację, ale przecież no musiałem pojechać na zakupy, bo nie było nic w lodówce, a później musiałem spotkać się ze znajomymi, bo to spotkanie było zaplanowane już miesiąc wcześniej i nie mogłem nawalić i kolejny dzień mija na tym, że zadanie nie jest wykonane. Dlaczego tak bardzo boimy się porażki? Ano dlatego, że nie lubimy tego swojego poczucia własnej wartości, które i tak bardzo często dzisiaj jest już na dość niskim poziomie, jeszcze bardziej obniżać. Nie lubimy tego momentu, w którym musielibyśmy przyznać, nie udało mi się, nie dałem rady, to było dla mnie zbyt trudne, wziąłem sobie zbyt dużo na głowę. I wtedy wpadamy w taką małą spiralę nakręcających się różnych rzeczy, które sobie szukamy, żeby udowodnić, że wcale tak nie jest. To zjawisko prokrastynacji łączy się też trochę ze słomianym zapałem. Bo zwróć uwagę, wynajduję sobie jakieś nowe zajęcie. Dajmy na to, zapiszę się na kurs języka hiszpańskiego. Chodzę i po 3 tygodniach właściwie zaczyna mi się nudzić, szukam innej atrakcji i rezygnuję z tego kursu, bo się okazuje, że przecież on nie jest dla mnie aż tak ważny. Zwróć uwagę, czy wtedy nie pojawia się gdzieś tam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że kurczę, może to jest za trudne, może będzie trwało to zbyt długo, chyba nie dam rady, może jednak poszukam sobie tych endorfin i różnych innych ciekawych substancji, które mogę wytworzyć przecież w swoim organizmie gdzieś indziej. Porzucamy jedną rzecz, zaczynamy kolejną. I to kółko się napędza, a my sobie w tym trwamy. I pół biedy, jeżeli idzie o jakieś nasze pasje, sposób spędzania wolnego czasu, gorzej, jak to zjawisko prokrastynacji, dotyka tych obszarów, które są dla nas naprawdę ważne. Albo tych obszarów zawodowych, w których też czekamy wręcz do samego końca, żeby wykonać dane zadanie i tak długo, jak ten topór nad głową nie będzie wisiał, tak długo ja się po prostu za to nie zabiorę. Wiedząc o tym, jak ten mechanizm funkcjonuje, opowiem Tobie jeszcze o tym, czym nie jest prokrastynacja. Obniżony nastrój, brak chęci do działania, brak zaangażowania, brak cieszenia się, taka anhedonia, brak radości z doświadczania tego, co robimy w danym momencie. To wszystko nie jest prokrastynacją. Prokrastynacją jest ten stan, w którym my w sposób świadomy bądź nawet celowy odwlekamy pewne czynności, zdając sobie sprawę z ich konsekwencji. Dlatego mając tak zbudowany zarys tego, czym właściwie jest prokrastynacja, w pierwszej kolejności możesz dobrze zdefiniować, czy ten problem dotyczy Ciebie. Być może wcale nie i trzeba poszukać innego słowa, innej diagnozy do tego stanu, w którym obecnie jesteś. A to jest o tyle ważne, że w zależności od tego, co Tobie dolega w danym momencie, będziesz mógł zastosować inne techniki i inne narzędzia do tego, by sobie z tym poradzić. A jeśli już jesteśmy przy narzędziach, to teraz kilka wskazówek o tym, jak sobie radzić z prokrastynacją, żeby nie doprowadzić tego mojego wewnętrznego ego do tej sytuacji, w której będzie musiało uciekać w obawie przed
porażką, bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. Po pierwsze, przygotuj bardzo realny plan działania. Realny plan działania to jest taki plan, który zawiera wszystkie możliwe elementy. Tak jakbyś przygotowywał biznesplan do firmy. Musisz uwzględnić czas realizacji, stopień trudności, potrzebne Tobie do tego środki, oszacować także ryzyko. I dopiero wtedy, kiedy masz przygotowany taki realny plan działania, jeszcze przed podjęciem decyzji, czy ja w to wchodzę, czy ja tego działania chcę się podjąć, możesz bardzo realnie oszacować, czy swoimi zasobami jesteś w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. I na etapie decyzji dla Twojego umysłu nie ma nic złego w tym, że podejmę decyzję albo na tak, albo na nie. Problem pojawia się wtedy, kiedy podejmiesz decyzję na tak, ale nagle okazuje się, że właśnie nie przygotowaliśmy tego realnego planu, nie oszacowaliśmy ryzyka i nie jesteśmy w stanie tym założeniom po prostu sprostać. Razem z tym planem działania, drugim bardzo ważnym elementem jest przygotowywanie planu B. Grzegorz na Facebooku i na stronie internetowej pisze o tym w swoim artykule. Świetny artykuł, polecam Wam go, bo na podstawie tego artykułu też jest ten dzisiejszy materiał. Znajdziecie go u nas właśnie na Facebooku albo na www.danieliwanowski.com w zakładce blog. Zmierzam do brzegu. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest przygotowywanie planu B. Okazuje się, i mamy już badania, które o tym mówią, że osoby, które przygotowują plan B w razie niepowodzenia, zazwyczaj z tego planu nie muszą korzystać. I tutaj dochodzimy właśnie do tego umiarkowanego pesymizmu. Pesymizmu, który jest bardzo realny. Nie chodzi o pesymizm, który będzie nas wprawiał w zły nastrój. I nie chcę, żebyście tak to rozumieli, ale ten pesymizm, który bardzo racjonalnie bada nasze możliwości, bada nasze zasoby, czy jesteśmy w stanie temu podołać i raczej bawi się trochę w takiego adwokata diabła, który doszukuje się jeszcze tych elementów, które mogą pójść nie tak, a i tak na wszelki wypadek przygotowuje plan B, jest odzwierciedleniem tego, że Twój umysł działa bardzo sprawnie, tak? Bardzo realnie ocenia to wszystko i na podstawie takich realnych przesłanek podejmuje najlepszą dla Ciebie decyzję. Jedną z prostszych technik, którą możesz się posłużyć, jest chociażby wizualizacja. Wizualizacja, czyli ten proces tworzenia, kreacji w Twoim umyśle. I możesz w najprostszy dla siebie sposób zastosować właśnie takie narzędzie wizualizacyjne. Przed ocenieniem ryzyka, nawet przed zrobieniem tego planu, zamknij sobie oczy i wyobraź sobie, jak wygląda Twój cel. Przypatrz się, jak funkcjonujesz, kiedy Twój cel zostaje osiągnięty. I wykonaj taką prostą drogę, jakbyś chciał odtworzyć film tylko wstecz. Od tego celu obejrzyj ten film na wstecznym i zobacz, jakie poszczególne elementy muszą ze sobą zagrać, żeby ten cel był osiągnięty. Być może nawet zauważysz takie kluczowe decyzje, o których wcześniej nie pomyślałeś, czy kluczowe kroki, które dopiero pomogły Tobie zbliżyć się do tego celu. Takimi właśnie technikami wizualizacyjnymi będziemy się też posługiwać i będziemy się ich wspólnie uczyć na kursie autohipnozy, który jest w kwietniu, 19-21. Zapraszam Cię serdecznie, jeśli chcesz poszerzyć zestaw swoich narzędzi, choćby właśnie do radzenia sobie z prokrastynacją za pomocą Twojego umysłu, to możesz właśnie z takiego kursu skorzystać i w praktyce przetestować, jak posługiwać się tymi wizualizacjami. Mało tego, powiem Tobie jeszcze o tym, że hipnoza sportowa, czyli właśnie ten dział hipnozy, hipnoterapii zajmujący się przygotowywaniem sportowców do zawodów, a bardzo często oni z tej formy pracy z umysłem korzystają, właśnie na tym polega, że za pomocą wizualizacji my przemierzamy całą tą drogę, żeby być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Kolejnym takim fajnym sposobem kolejnym bardzo ważnym elementem jest sprawczość. Twój plan i te założenia Twojego planu, które sobie przygotowujesz, nie może być planem samorealizującym się. Musisz mieć w tym czynny udział, musisz mieć to poczucie sprawczości, że te kolejne kroki tak naprawdę zależą od Ciebie.
bo jeżeli Twój plan będzie właśnie samospełniający się, zależny od zewnętrznych czynników, to tak samo jak będzie zależny od zewnętrznych czynników w celu spełnienia, to tak samo te zewnętrzne czynniki będą powodowały, że on może nie zostać spełniony. To już jest bardzo daleko od planu realnego. Więc kolejne bardzo ważne ogniwo, Ty masz mieć czynny udział w spełnianiu tego Twojego planu. Przygotowujemy plan, w którym to Ty posiadasz całą moc sprawczą. Czyli podsumowując, przygotowujemy realny plan działania, uwzględniamy w nim wszystkie elementy, szacujemy czas, potrzebne środki, nakłady finansowe, własne zasoby, wszystko co Wam przyjdzie do głowy. Wykonujemy wizualizację, stawiając siebie w momencie osiągnięcia celu i odtwarzając film wstecz. I kolejny element, patrzymy, czy ten plan na pewno jest zależny od nas i czy my w tym planie posiadamy moc sprawczą. Dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał pomógł Wam sobie z czymś poradzić. Chętnie poczytam Wasze historie, bo za pomocą tych kilku prostych kroków jesteś w stanie bardzo szybko poradzić sobie z prokrastynacją, a z kolei takie cieszenie się efektami tej swojej pracy jeszcze bardziej podbudowuje Twoją samoocenę i powoduje wpuszczenie takiego, wiecie, wiatru w skrzydła. I tego wiatru w skrzydła Wam życzę. Ściskam Was i do zobaczenia w kolejnym filmie tutaj na YouTubie, a w kwietniu stacjonarnie na warsztatach z autohipnozy. Cześć!